Dobra, to teraz przejdźmy do twojego imienia, które jest bardzo trudne. A czy zdarza się tak, że po prostu ludzie mają problem z wymówieniem twojego imienia? I cały czy czas. Okej, okay, a sprawia ci to kłopot, tak w życiu codziennym? Nie, to jest kwestia przyzwyczajenia. Każdy po nauczycieli czytających listę obecności, od pani w sklepie, każdy przeczyta źle imię. I jakby to jest kwestia przyzwyczajenia. Już teraz to mnie to specjalnie Eti, mam wrażenie, że jest relatywnie łatwe. Tak, tak. Tak paradoksalnie ciężko zapamiętać, no ale Etienne zdecydowanie jest trudniejszy. Tak, Etienne. Właśnie, to jest, ja też pytałam no, przed, przed nagraniem, czy na pewno Etienne, czy jakoś inaczej? Jest... Tak, tak, jest Etienne i jeśli ktoś faktycznie zapytał pełne imię, no to staram się wyjaśnić, ale łatwiej się trzymać faktycznie Eti. No właśnie, bo wy wszyscy macie trudne imiona tak naprawdę, bo Xavier też przez X i Xavier zresztą też dzisiaj wystąpi chyba na scenie, o ile się nie mylę. Tak, Xavier występuje. No właśnie, a wy wszyscy, wszystkie dzieciaki Michała Wiśniewskiego, trzymacie się razem? Spotykacie się razem? Teraz faktycznie mniej ze względu na to, że Xavier i Fabka teraz pisała maturę. Xavier przede wszystkim zaczyna i swoje muzycznie rzeczy, szkoła też wchodziła. Ja ze względu na to, że jakby mieszkamy z Vivien, no to spędzamy ze sobą tam, wychodzimy czasem gdzieś, czy oglądamy jakieś filmy. Ale tak, wspólne wyjazdy, głównie na koncertach się teraz widujemy, no bo i ja i Xavier występujemy. O, pięknie.